Cześć pompomaniacy, końcówka lutego, tak naprawdę już prawie marzec, 2 dni do końca. No i ponieważ taki powiedzmy, teraz zaczął sypać śnieg, ale rano było piękne słońce, stwierdziłem, że dokończę mój ganek, który zacząłem na jesień i złapała mnie zima w tym roku, która przyszła szybciej. No więc najpierw rozkładanie całego sprzętu i mam nadzieję, że mi się dzisiaj uda skończyć daszek, a wy będziecie mogli częściowo zobaczyć, co dzisiaj robiłem. Oczywiście pamiętajcie, że Dreamuś nie jest żadnym specjalistą. Robię to tak jak umiem. Byle nikomu na łeb nie spadło, jak to się mówi, wytrzymywało pady śniegu. Jeżeli przeżyło całą zimę silne wiatry, to znaczy, że wcale tego tak źle nie zbudowałem. Ganek za mną. Jak widzicie, w tej części udało mi się przed samą zimą zrobić już sufit. Jest też oświetlenie. No niestety zostało mi jeszcze do skończenia tutaj ta część wystająca, czyli muszę zamontować listwy wzdłuż, do których będę kręcił bezpośrednio, bez żadnego tam ocieplania w tym miejscu, bo to nie ma najmniejszego sensu. To jest część otwarta, przecież będę kręcił podbitkę dachową. No i potem zostanie jeszcze wykończenie tutaj od przodu. Na razie na zimę zostało tak to po prostu tylko zrobione, żeby tam te deski niepotrzebnie nie mokły. No i przyjdzie potem na to rynna, ale myślę, że rynna to dopiero za tydzień, nie prędzej. Tak, a więc dzisiaj biorę się za podbitkę, rozkładam sprzęt. Najgorsze w tej pracy zawsze jest to rozkładanie i zbieranie tego sprzętu, powiem wam szczerze. To najwięcej czasu się na tym traci. No więc tak, ta łata drewniana wyląduje tutaj pod dachem i będzie przykręcona do dachu takimi wkrętami do drewna złotymi. A dlaczego trzymam obok taki krótszy, też do drewna, ale ciemny wkręt? No bo obydwa są do drewna i jak najbardziej obydwa możecie użyć, ale pamiętajcie o jednym. Ten wkręt, wkręcając do drewna, on wam taką łatę spowoduje, że ona pęknie. Ten wkręt jest zwiertełkiem, a więc łata wam nie pęknie, a więc jeżeli tym dociągniecie łatę, to wam może pęknąć. Tym nie ma takiej możliwości. Nie patrzcie na długości, po prostu tylko dla przykładu wam chciałem to pokazać. I oczywiście wszystko brudne. Sam taras jest zrobiony z tej deski plastikowej. Koszty tych desek no wystrzeliły jak wszystkiego chyba w budowlance do góry, a więc nie jest to tania opcja. Jeszcze muszę tutaj listwę zamontować. Ale powiem wam, że jestem po tej zimie z tego zadowolony. I prawdopodobnie jak będę rozbudowywał dom od tyłu, to taras, który z tyłu jest z kostki, też będę zamieniał na taki, mimo kosztów, no bo jest to naprawdę fajna sprawa i bardzo łatwa w utrzymanie w czystości, słuchajcie. Wystarczy to teraz tylko zmieść mokrą szczotką, czy tam dosłownie przemyć mokrą szmatą i ten taras wygląda jak nowy, tak? No nie w tym momencie. No, a ja się biorę za 2 łaty położone, no i teraz będę dokręcał podbitkę po całej długości. Oczywiście to wszystko będzie jeszcze wykończone zarówno tutaj z tej strony, jak i ten, jak i tutaj z przodu będzie ta blacha zmieniona, bo tak już mówiłem, prędzej ona była tylko tak na zimę, żeby drewno nie mokło, tak, a więc to wszystko będzie zakryte. Czym wykańczam? Wykańczam taką podbitką dachową z wentylacją firmy Vox, tak? Fox? Nie wiem jak to się tam czyta. Nie no, Vox raczej, tak? Czyli polskie rzeczy. Bardzo fajny materiał, bardzo giętki, ale sztywny i nie reaguje na zmiany temperatury, bo sprawdzałem w zimie jak się zachowuje, już tam przy minus 15, a więc spokojnie nie pęka, można go dalej wyginać, tak? A więc jak na podbitkę myślę, że chyba najlepsze co można dostać, a wcale jeszcze ja to kupowałem na jesień, nie było aż tak drogie. Teraz pewno zmieniło cenę, no ale jak zawsze, jak wszystko w ostatnim czasie. Ja tu montuję podbitkę, a tutaj nad placem przelot 4 helikopterów, bardzo nisko, no na tym filmie tego nie widać, ale no robiło to wrażenie, 4 jednostki na tak niskiej wysokości. No okej, z racji tego, że chciałem jak najszybciej skończyć, żeby mnie nie zastał wieczór, no to nie pokazywałem wam kolejnych etapów pracy. Podbitka zamontowana, zostało teraz tylko dokupić blachę, która wykończy tą podbitkę od przodu, taką w kształcie literki U, która wejdzie pod gąt na dachu.
tutaj zakryje nam ten przód i schowa się tutaj na dole, żeby zakryć nierówności. Muszę wymienić jeszcze te jasne listwy na antracytowe, to było na szybko montowane na zimę, żeby w razie wiatru nic się z tym nie stało. No i belki prawdopodobnie będą obłożone też deskami jeszcze dodatkowo, które będą pomalowane w kolor antracytowy. Same koszty w miesiącu lutym na pewno nie będą wysokie z racji dodatnich temperatur przez większość miesiąca, czyli obstawiam, że poniżej, no, może 50% będą niższe niż w styczniu, ale zapowiadałem jeszcze jakieś przymrozki w okolicach minus 12 stopni na marzec. Zobaczymy, ile w tym będzie prawdy. Możliwe, że marzec będzie zbliżony, jeżeli chodzi o koszty ogrzewania domu, do lutego. Na pewno luty będzie dużo, dużo tańsze. Więc do filmu o kosztach zapraszam w środę, a w okolicy piątku pojawi się druga część relacji z targów Enex, gdzie będę Wam jeszcze chciał pokazać polski elektryczny samochód, taki dostawczy, produkowany w 100% w całości na terenie Polski. Wszystko wyprodukowane i wymyślone przez Polaków. Więc zapraszam do następnego filmu, a za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć, hej!